O, patrzcie, wypadło, tak. Yeah. Siemaneczko ludziska, z tej strony Lulok i witam was w 8 odcinku serii Terraria 1.3. Witam was po takiej troszkę dłuższej przerwie. Jest ona spowodowana tym, że ostatni tydzień, nawet dwa tygodnie były dla mnie, wiecie, takie pracowite. Musiałem pomagać koło domu i tak dalej. Wszystko już jest zrobione i mam nadzieję, że teraz odcinki znów będą regularne. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, mieliśmy sobie iść do dżunglów. Dżungle mamy tutaj, czyli udajemy się na lewo. Wołamy sobie jeszcze slajmika do pomocy, no i możemy iść przez noc, ale co nam to? Mamy ze sobą jakiś żel. Niby mamy... Aha, jest dobrze. Dobra, mamy. Zrobimy sobie parę pochodni. Tutaj nas atakują. I zobaczymy, w dżungli dużo life crystali jest. Może sobie troszeczkę podregenerujemy HP, bo naprawdę mamy tak mało, że szkoda gadać. Przechodzimy tutaj przez tą pustynię i w którymś tam, nie wiem, z jednym z odcinków musimy się właśnie tutaj wybrać. Bo tutaj też wiele ciekawych przedmiotów można znaleźć i wiele różnych rzeczy. Dobra, mamy meteor seta na razie założonego, tak? Dobra, w dżungli sobie założymy. Chociaż w sumie ten meteor set jest spoczko, możemy bić ze Space Gunna, także. No. Idziemy sobie dalej, przez korupcję. Jak widzicie, fajny jest ten miecz świetny. Przy okazji też nam pomaga nasz slajmik, także spoko. Tutaj mamy... Jojo też się nam na pewno przyda. W dżungli tym bardziej. Musimy uważać, żeby tutaj do żadnej dziury nie wpaść, bo będzie fail. Ale tutaj chyba ja wszystko murowałem, z tego co pamiętam. O! Podbieram sobie te grzybki, bo one mi się przydadzą. Nie będę ich wyrzucał. Zrobię sobie z nich przywoływaczkę i terraworksa. Wiecie, ubić dla kaski. Przecież już mamy cały secik, także po nic innego nie jest nam to potrzebne. Coś tu się świeciło. Czy to była gwiazdka? Oj, nie wiem. To się okaże. Mam nadzieję... O! Dobra, mamy zamurowane, bo już myślałem. Ale i tak tam możemy spać, więc musimy uważać. O, ciemno. Oświetlę tutaj troszeczkę. Dobra, teraz już chyba nie powinniśmy spać. O, no i jesteśmy w naszej dżungli. Sprawdzimy, czy jest ona duża. Fajnie by było. Nie lubię małych dżungli. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tutaj mamy pierwsze zejście, ale na początku przeeksplorujemy sobie tą dżunglę, że tak powiem, z zewnątrz. Dobra, tutaj, tutaj jakaś ślepa uliczka. Kurde, te baty są tak denerwujące. Jungle slime. Dobra, o, nie doskoczymy, nasz dircik jest tutaj. Głupi bat. O, depmeter. No to się nam może przydać. Na razie. Dobra, idziemy sobie dalej. Idziemy, zobaczmy, może będzie jeszcze. O, tutaj bym nie chciał spać. Co prawda są piranie, ale... No, wiecie co mogą nam zrobić piranie. Dobra, to sobie... Zrobimy taki myczek i taki. I nie zrobimy sobie takiego. O nie! No to jest. No, w sumie to nie jest takie głębokie, więc nie wiem po co ten most zrobiłem, ale to już jest głębsze. No, nasza dżungla. No.
na razie... O, w sumie to też chyba nie jest takie głębokie, to się tak inne chyba wydaje. Dużo pirani, może nam dropnie hooka. Wtedy zrobimy sobie grappling hooka. Tam rozbieramy kaskę, bo ona się nam przyda. Dobra. Kolejny slime. I baty. Kolejny slime i kolejny baty. Łuku na razie nie używam, nie wiem czemu. Jeszcze na razie się nam nie przyda. Dobra. Zrobimy sobie taki meczek, że się podsadzimy. I tutaj już możemy to, więc idziemy sobie dalej. O tak. No powiem wam, że ta dżungla jest duża. Nie sądziłem, że będzie aż tak duża. Ale się cieszę, bardzo się cieszę. I tu gdzieś niedługo pewnie będzie koniec. Dalej się ciągnie, no. Ładnie, ładnie. Oj. Dobra. Idziemy sobie. Tutaj, a nie myślałem, że... Dobra, tam, no i to się kończy nasza dżungla. Więc wracamy się. Myślałem, że znajdę jeszcze jakieś przejście, ale widocznie tam to było jedyne. Dobra, huk żaden nie wypadł do tej pory. Dobra. Idziemy, wracamy. Kurde, ale te baty są denerwujące. No nie da się normalnie. Dużo wody jest w tej dżungli, zauważyłem. Bardzo dużo. No w sumie jak jest dużo dżungla, to dużo wody też musi być. Dobra, aha. Tutaj to co nigdy nie jest głębokie, ale no, musimy się tutaj to, bo wtedy nie przejdziemy. Dobra. No i się wracamy. Możemy się naszymi show spikesami wspinać tak ze spoczku. Co my tu jeszcze mamy? O! No i tutaj jest nasze zejście. Teraz uważać, żeby się nie zabić. No, powiedziałem, a... Dobra, tutaj mam skrzyneczkę, coś ciekawego. Bumerang. No, jeden bumerang już mam. Nie wiem, weźmiemy. Dobra, schodzimy sobie niżej. O, kolejna, zobaczcie. Aglet. Wild. O, Menacing. Dobra, bierzemy ten. No i... Loot all. Dobra. Uwaga. Tutaj, o, tutaj się chyba kończy nasze. Albo nie. Albo jestem w błędzie. Przydałoby się znaleźć ul, bo w którymś z odcinków na pewno ubijemy sobie Queen Bee. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Tam było jakieś zejście, ale jak coś, to się tam wrócimy. O, no i tutaj się nam chyba rozkręca nasza dżungla. Już się bałem, że tam coś jest i się zabijemy. Będzie fail. Spear. No, powiem wam, że na tym etapie gry jest nam to niepotrzebne. Rzucimy sobie... Mamy glowsticki? Mamy. Dobra, musimy się tu troszeczkę skopać. O, i tutaj man i tery są. Musimy zbierać dużo jungle sporsów. O, no i proszę, ładnie sobie zeskoczyliśmy. I już w zasadzie mówiąc, nie mam miejsca w eku. Musimy sobie powyrzucać niepotrzebne fotki i rzeczy. Chciałem powiedzieć rzeczy, a powiedziałem fotki. Dobra. Tutaj... No, nic ciekawego tutaj na razie nie ma. Na razie. O, lid mamy. O, w sumie mogę go zebrać, bo z tego się robi przywoływaczkę, także się nam może potem przydać.
A tak to ty jestem też w ogóle niepotrzebny. Jeszcze może Tor, jak będziemy bili Fishrona, bo mam taki fajny sposób. Jeżeli chcecie poradnik o Fishronie, to napiszcie w komentarzach. Mam taki fajny sposób. O kurde, nie zauważyłem tego. Dobra. Przekopiemy się tam. No, powiem wam, że na razie nic ciekawego nie znaleźliśmy. Szczególnie jestem zadowolony. Ciemność widzę. Niby są takie korytarzyki, ale takie małe. O, no. Nie widzicie, wykrakałem. Mamy jeszcze tutaj. Chyba. Spadliśmy. Dobrze, że tam była woda, bo czuję, że byłoby po nas. Jungle Spores. Zbierzemy sobie Jungle Spores, które na pewno przydadzą. O! A nie, to są Vine Rope. Dobra, co jeszcze możemy... Zrobimy sobie na pewno gwiazdkę. Gdzie... Żeby zużyć te gwiazdki. Kobłe by się nam na razie nie przydadzą, to też. Butelki. Butelki nic nie zrobią, grzybki na razie też się nie przydadzą. Dobra, rzucimy naszym glowstickiem. O, tam coś ma jest, tak. Dobrze mówiłem. Tylko teraz to się wydostać. Żeby się nie utopić, to jest najważniejsze. Dobra. Skaczemy tutaj. I wchodzimy sobie, bo tutaj mamy chyba opuszczoną dżunglową kopalnię. Z tego co widzę. Statuetka bomby. O, może się nam przydać. O, i mamy skrzyneczkę dżunglową. Cloud in a battle. No to cieszę się z tego. Nie powiem. Tylko za co byśmy to mogli dać? No, myślę, że za to. 3 movement speed, a to daje 2 movement speed. No, zamienimy sobie na to, bo tak na razie tych klient nie potrzebujemy. O, patrzcie, to była skrzynka. To też się nam przyda. Tylko za co? Jungle Grass CB się nam przydadzą potem do takie stroje Hero. Dobra, mat bloki na razie są nam niepotrzebne. O, kolejny Jungle Spot. O, no i widzicie, już mamy coś ciekawszego. Stingery by się też przydały, żeby zrobić sobie Blade of Grassa. O, mocno te mamitery biją. Jestem przyzwyczajony, wiecie, bo jak się schodzi w swoim Battle Armor do dżungli, no to... Dobra. Co bym chciał? Na pewno bym chciał Boomsticka. Nie wiem, czy coś jeszcze. Hard Anklet. Dobra, to też się może przydać. Lud, ale no kurde, nie przygotowałem się do końca na tą wyprawę. Co się nam nie przyda? Ten Spear myślę, że na razie się nam nie przyda. Dobra, Spira odkładamy. Zobaczmy, ile nagrywam. Dobra. Mniej więcej wiem. Dobra, weźmiemy sobie za jeden łuk. O, mamy 3 łuki także. To też sobie weźmiemy. Tylko za co? Za workbencha. Dobra, te ropy na razie odłożę, bo i tak się nam na razie nie przydadzą. Mamy poza tym zwykłe ropy. O, tutaj coś jest, czy mi się wydaje. Głęboko, ale tutaj sobie spadniemy, to się nam nic nie stanie. No, powiem wam, że głębokie to jest. Teraz rzucimy sobie tutaj glowsticka. Dobra, ryzykować i tam skoczymy, czy nie? O, zapomniałem, że mamy buteleczkę, także jak coś, to możemy się uratować buteleczką. Także już jest spoczko. Tutaj mam itery, stingery. Dobra, będziemy z muszkietu bić. O, jak widzicie, muszkiet ich ładnie kosi. Tylko te mam itery są strasznie wkurzające.
dobra. Podleczymy się na wszelki wypadek. Żeby nie dać stopy. Kurde, kupiłem pszczoły. Głupie hornety. Głupie hornety. O, tutaj mamy... O, fajnie, tutaj mamy to drzewko. Tutaj będzie na pewno skrzynka. Tylko musimy dobrze poszukać. No nie no. Nie mówcie mi, że zaraz zginę. Dobra. Przydałoby się serduszko, a nie mana, no ale spoko. Dobra, niszczymy liście. Czy tam coś jest? Tam jest chyba komora, w której jest skrzynka. Tak. Tak jak mówiłem. O, patrzcie! Boomstick. Super. Dobra, wyrzucę to, co nam niepotrzebne. No. Tak, mamy boomsticka. Tylko za co go dać? Na razie łuku nie używam, to dam go za łuk. O tak, to właśnie chciałem. Czyli można powiedzieć, że sprawa jest w miarę udana do tej pory. Nie wiem, jak będzie dalej. No i nie zginęliśmy jeszcze, także jeszcze bardziej jest udana. Dobra, idziemy sobie na dół. Na dół. Przekopiemy się przez te liście, bo przez drzewo idzie dłużej. O, a tutaj jest chyba sama woda. Dobra, rzucimy tutaj glowstickiem. Aha, dobra, nie, nawet nie dorzuciliśmy. Dobra, czyli idziemy sobie tam. O, i tutaj będziemy eksplorować. No, tutaj też się nam coś chyba rozkręca. Chyba jednak nie. Dobra. Poza kinkiem na pewno sobie ubijają w katulu, wiecie, dla kasy. Także podka się nam przyda. No i idziemy w tą stronę. No już myślałem, że to jest lifeflow. O, wajn! Dobra. To wajna sobie musimy wziąć. Tylko za co? Nie mam pojęcia. Dobra, tego mining potion wypiję. O, no i mamy wajna. Garnuszek sobie zbijemy. To w zasadzie to dwa nóżek, ale mniejsza o to. Tutaj będzie coś ciekawego. O, mamy ul. Patrzcie. Tu gdzieś jest ul. Tylko gdzie? Właśnie, tylko gdzie? No, miodzik wycieka, no to powinien być gdzieś na górze, no. Podsadzamy się. W sumie to... O, stingery też musimy zbierać. Za co? Kurde, mam dylemat. Platinum pickaxe. Dobra, granady na razie. O, jeszcze Blood Moon. Wracamy się czy nie? Wracamy się, bo możemy wydropić, wiecie co. Ja sobie jeszcze poza odcinkiem zejdę tutaj i będzie spoczko. Dobra, odłożymy na razie nasze rupiecie. Dobra, potki. Gdzie są potki? Tutaj są ważniejsze takie rzeczy. Nie wiem, gdzie są potki. O, tu są. Dobra. Dobra, poodkładamy sobie to potem, bo teraz nie mamy czasu. Ubijemy sobie nasz Blood Moonik, który troszeczkę oświecę, żeby nie było. O, Driada nam dodaje defa, także jest spoko. Space Gun. W sumie zapomniałem w tym odcinku na to Space Gun. O, zabijem nam zaraz Gajda. A może jednak nie, bo go uratujemy. Spoko. Tutaj będzie nasz elevator najprawdopodobniej. Tutaj. Dobra. O, patrzcie, ten. On bije. Czy to nie jest handgun przypadkiem? To jest chyba handgun. Coś mi się tak wydaje. Dobra, pobijemy sobie nasz krwawy księżyc. Pozbieramy troszeczkę strzał. Chociaż na razie strzały.
kościoły na razie chyba nam nie będą potrzebne. O, patrzcie, szark tu... Dobra, odłożymy sobie to. Kurde. Wiecie co, pobiję sobie to Eye of Cthulhu, bo podczas Blood Moona słyszałem, że jest większa szansa, że może 50 albo 30% że wypadnie z niego ten money truf, czy jak to się mówi, wiecie, ta skrzyneczka taka, skarbonka. Skrzynka skarbonka. Tak. Fail. Dobra. O, będziemy go z bumstika jechali. O, z bumstika ładnie pójdzie. Zobaczcie. Tyle już nie ma HP. Szkoda, że ten bumstik jest troszeczkę taki wolny. Zreforgujemy sobie go kiedy jak. Jak przyjdzie nam Goblin Tinkerer. No patrzcie, już ma 2K. Szybko to idzie. Naprawdę. A fajnie jakby wypadł ten moment. Dobra. Pod odcinkiem zdecydowanie będę musiał sobie... O, patrzcie. Patrzcie. Nie wiem, czy on będzie jakiś trudniejszy. Kurde, nie wiem, czy słyszycie, bo traktor robi u mnie... no, nie u mnie, ale za moim domem robi. O. Dobra, ubiliśmy sobie. Mamy mało HP, podleczamy się. No i co? No i nie wypadło. Także fail. Dobra. Wracamy. Pewnie będzie to słychać, ale... Poczekajcie, ja zamknę okno. Poczekajcie chwilkę, tylko sobie tutaj gdzieś wejdę. Dobra, poczekajcie. Jestem z powrotem. No i bijemy sobie nasz Blood Moon dalej. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Gwiazdeczki. Ile już mamy w ogóle gwiazdek? Kurde, wolałbym się tymi gwiazdkami zamienić zamiast za HP. To naprawdę HP się nam na razie najbardziej przyda. Magiem będziemy dopiero w późniejszej fazie gry. Dobra, zombiaczka sobie zabijemy. I jak tam nasz krwawy księżyc? Zobaczmy jeszcze okazję. O, będziemy mieli strój. Dobra, bijemy sobie z Wiletorna. Szybko pójdzie. Dobra, ja co sobie potem zbiorę? A to zwiększa penetrację o 5. Dobra, czyli za co byśmy sobie to mogli dać? Myślę, że za aglet. No, aglet się najmniej na razie przyda. Dobra. O, patrzcie, wypadło. Tak. Jest. Nie wiem, jak to się umawia. Money truth, czy coś tam. Wyrzucimy sobie na razie crafting table. Boże, to nie jest crafting table? Workbench, co ja gadam? Ludzie, sorry. Demonit. Ile? 56. A tam, demonit nam niepotrzebny. Czemu ja biję Dominika? Dominik. O, ładnie nie. Ale tak, Jezu, bliska wypadł. Patrzcie, pokażę wam zaraz, co robi ten Money True. Dobra, zbierzemy sobie na razie te gwiazdki i zrobimy sobie naszego ostatniego manta na końcu języka. Ostatniego mana krystal właśnie. No bo już mamy 200, także... Dobra, czemu ja mongloły wywaliłem? Mongloły trzeba zbierać, a nie wywalać. Dobra, ile już nagrywam? Dobra, 25 minut, spoczko. Skończymy nasz krwawy księżyc i spoczko. Dobra, za ten czas poodkładamy sobie troszeczkę itemu. Lead ore. Gdzie mamy surowce? Chyba w pierwszej skrzynce. Nie, nie w pierwszej. Nie,
O, w drugiej mamy alchemię, czyli odłożymy sobie mungloły, to sobie odłożymy. Nie, wajny, nie. To sobie odłożymy. I co jest? Gdzie są surowce? O, tutaj są surowce, dobra. Platyna, tin. Patrzcie, jak dużo mamy tina. Tu, gdzie jest nasza kaska? Tutaj jest. To się nam bardzo przyda. No, widzicie, bo tutaj możemy również dawać przedmioty. Oprócz pieniędzy, także spoko. Dobra, bierzemy to. 23 golda już mamy, czyli blisko Mega Shark. Mini Shark. Fail. Mamy 30 tych potek. Wiecie co, ja sobie wezmę ten i sobie ten na razie odłożę. Aha, już miałem mówić, gdzie mamy odłożyć nasze statuły. Przecież statuły tutaj musimy położyć. No, dużo już tych statuł mamy. Okej. Tutaj sobie możemy jeszcze rozłożyć parę skrzynek. A dokładnie dwie. Tylko źle ją ułożyłem. Oczywiście. Znowu źle. Oczywiście, spoczko. Teraz już do. Dobra, teraz już dobrze. No i co? Tutaj gdzieś były bloki, to do pereli, dobra, to do pereli, to też, grawitki tutaj do potek, to też tutaj do potek, to też możemy w sumie dać do potek, bo z tego się robi Thorns Potion, tutaj damy też takie do perele, to. O, skrzynię jeszcze sobie tu jedną położymy. Dobra, co jeszcze do dupereli? Tutaj gdzieś na pewno lesy. O, tutaj. No, nie, deer weźmiemy ze sobą, to się nam nie przyda. To aglet też raczej nie na razie. No, wbijają mi tu zębiaczki na chatę. Wajny też, to też. Łuk zostawimy i jeszcze lid musimy odłożyć do surowców. No, o, no i widzicie, przetrwaliśmy krwawy księżyc. I jestem bardzo zadowolony z tego Money True, bo naprawdę mam na jednym ze światów, mam już hard mode, już wiecie, już koniec rozgrywki prawie. No i niestety da... O, warding. Super, ludziska. Widzicie, my to mamy szczęście w tej serii. O, weźmiemy sobie, bierzemy kapelusik? Nie, wyglądamy w tym dennie. To sobie też odłożymy, to też zombiaczka tam, baner. Lid jeszcze. No, no i porządki zrobione. Jestem zadowolony. O, 10 lensów. W sumie aż baner zombiaka mamy, także do kosza go możemy dać. Aspira sobie odłożymy. Wyrzucimy sobie na jakimś serwie, tak. Dobra, no 28 minut. Mam długi odcinek, także będziemy już go powoli kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobał. O, patrzcie, kolejny zombie baner. No to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Co sobie w kolejnym odcinku zrobimy? Nie wiem nawet. Być może przejdziemy się albo tutaj, albo jeszcze pozwiedzamy dżunglę. Nie wiem, zobaczę. A teraz żegnam się z wami, tak już wiecie, na serio. Do zobaczenia. Cześć. I na razie.